porozmawiajmy może o Dying Light 2. Ja wiem, że ty nie widziałeś. No ja nie widziałem, więc gry. Ja mogę tylko krótko o Bad Blood może, tak przy okazji, że no to tak połączymy. Dying Light Bad Blood ukazuje się we wrześniu w Early Access i to jest Battle Royale według Techlandu. I bardzo mnie cieszy, że to nie jest zwykły Battle Royale, bo to mamy ten parkour jak z Dying Light i tak dalej i przede wszystkim mamy też mutanty i naszym celem jest zdobywanie DNA i żeby potem mieć szansę na odlecenie helikopterem, w którym jest tylko jedno miejsce, więc tak naprawdę jest też to szukanie broni i tak dalej, ale absolutnie nie czułem, że to jest Battle Royale tak naprawdę, więc to jest chyba dobra rzecz, dobry komplement, że oni jakby zrobili to bardzo, bardzo po swojemu. Mamy 12 graczy na mapie, więc to też nie jest jakaś duża ilość. System walki oczywiście z Dying Lighta pierwszego, więc akceptowalny, chociaż już czuć troszeczkę taką sztywność w dzisiejszych czasach. Na razie mi się podoba, raz wygrałem, więc 10 na 10. Ja 3 razy przegrałem, czy tam 2 razy, więc nie potwierdzam twojej opinii. No ale to mówię, to na silniku Dying Lighta, tak. A ty widziałeś Dying Light 2, więc... Który wygląda graficznie dużo inaczej niż Dying Light 1 i oczywiście mówię to na plus, bo rzeczywiście ta gra graficznie może nie pokazać się na obecnej generacji konsol, tak mi się przynajmniej wydaje, albo po prostu te ustawienia graficzne były tak... Nie, Cyberpunk wyglądał przy Dying Light 2 gorzej. Co ty mówisz? Spokojnie mogę z czystym sercem powiedzieć, że Cyberpunk wyglądał gorzej od Dying Light 2. Zobaczyłem demo, praktycznie godzinne, w którym mogliśmy zobaczyć, na czym w ogóle będzie polegała rozgrywka w drugiej części Dying Light. Otóż nie będzie tu chodziło tylko o zabijanie kolejnych zombiaków, a jednak ta fabuła, która nie będzie tak bardzo miałka, bo tutaj Chris Avellone współtworzy w Techlandzie Dying Light. Nie wiem, czy podpowiedział, czy od początku było o tym mowa, ale tym razem będziemy mieli możliwość wesprzeć jeden z trzech obozów obecnych w historii. Będą tam złoczyńcy, będą tam ludzie, którzy skupiają się na technologii odzyskiwania surowców i przetwarzania ich na paliwa, a także ludzie armii. To jest właśnie, mi się przede wszystkim podoba w dwójce to, że jakby tam jest świat już po tej apokalipsie, jak się społeczeństwo próbuje odbudowywać, dzięki temu jesteśmy w mieście, w którym są faktycznie, jakby jest społeczeństwo, nie? Tak. Że to jest takie inne. I będziemy mieć miasto podzielone na konkretne jakby sektory. W każdym sektorze będziemy mieli na początku kilka misji, które jakby pozwolą nam wspomóc jedną z tych organizacji, jedną z tych frakcji. I gdy wspomożemy na przykład ludzi armii, to wtedy nagle wieża ciśnień, w której możemy podawać darmową wodę wszystkim ocalonym ludziom, będzie darmowa. Na ulicach będzie spokój. Ulice będą ogrodzone, wszystkie zombiaki będą wytępione, będziemy mogli się czuć bezpieczniej, ale coś za coś, bo będziemy musieli przestrzegać tego sztywnego wojskowego kodeksu. Z drugiej strony, gdy pomożemy złoczyńcom, to wtedy nadal te ulice miasta będą niebezpieczne, zombiaki będą się czaiły w domach, a w nocy wychodziły na powierzchnię, a woda, która byłaby darmowa, jeśli chodzi o armię, to tutaj będzie sprzedawana za kilka dolarów. I możemy czerpać korzyści z tego. I możemy czerpać korzyści, możemy czerpać my to z tego wszystkiego. Tak więc kwestia fabularna bardzo mnie zdziwiła na prezentacji Dying Light 2, bo nie spodziewałem się zupełnie tego. Plus system walki, który jest ultra płynny, wręcz tu tańczy się, walcząc głównie jednak z ludźmi, nie z zombiakami, bo ludzie będą przede wszystkim takim głównym oponentem naszego bohatera, będą o wiele trudniejsi, bo oczywiście jak to ludzie myślą, mogą podchodzić w różny sposób do nas walcząc. I to mi się bardzo podoba, że jednak nie tylko zombiaki bezmyślnie latające prosto na nas, ale także ludzie, którzy, to też oczywiście jeśli dołączymy do innej frakcji, inne frakcje będą przeciwko nam i będzie nam bardzo trudno jakby im się spodobać i jakoś żyć z nimi w pokoju. Jak tak gotiku. Jak gotiku, właśnie, to jest połączenie trochę gotika, trochę zombiaków, trochę Dying Light, ja jestem za tym i to jest jedna z tych gier, na które najbardziej czekam w Gamescomu 2018. Dust, to choose between bad. Worse.